Witam Państwa 30 października. Zapraszam na komentarz, choć tak naprawdę popyt cały czas dyktuje warunki gry na indeksach, omawianych tutaj indeksach akcyjnych. Widzimy to również w przypadku WIG-u 20. Od kilku tygodni w zasadzie eksponuje tutaj znaczenie tej średnioterminowej strefy oporu 2560-2580. Cały ubiegły tydzień to próba wykreowania ruchu korekcyjnego, ale nieudana próba. Tak naprawdę weszliśmy w fazę ruchu bocznego i to obrazowało siłę warszawskiego rynku. W tej chwili no jakby mamy konsekwencje takiej właśnie, mówiąc w cudzysłowie, korekty, która odbyła się w takim stylu. Popyt ponownie inicjuje kolejną podfalę tego silnego impulsu cenowego, choć cały czas notowania, jak widać, krążą tutaj w okolicy tego przedziału 2560-80, a więc potencjalnie jakieś zagrożenie istnieje, że podaż obudzi się w tym rejonie i dojdzie do wzrostu presji podażowej. Jeśli tak miałoby być, to obrazem takiego wzrostu presji podażowej byłoby dopiero przełamanie strefy 2526-32. Jest to w tej chwili tak zwana pierwsza zapora popytowa Fibonacciego. Na wykresie pojawił się lokalny węzeł 2611-2618. Oprócz dwóch zniesień zewnętrznych, to jest ten impuls czerwony i niebieski, tak to nazwijmy, to są zniesienia zewnętrzne wygenerowane na bazie tych dwóch impulsów. Tutaj można jeszcze na siłę wzmocnić ten korytarz dodatkowymi projekcjami Fibonacciego. Niemniej jednak na razie bazowym założeniem, jeśli udałoby się już ostatecznie pokonać przedział oporu 2560-2580, to tym bazowym scenariuszem jest test poprzedniego styczniowego szczytu. Kontrakty. Tutaj ważną rolę odgrywa w takim ujęciu lokalnym strefa 2578-84. Co prawda jest to średnioterminowa zapora podażowa, analogiczna jak ta omawiana przed chwilą na WIG-u 20. No ale widać, że popyt ma tutaj problemy z zanegowaniem tej strefy. Niemniej jednak nie dochodzi póki co do jakiegoś silnego wzrostu presji podażowej. Dopiero moglibyśmy mówić o dużej skuteczności tego przedziału, jeśli na przykład pod naporem podaży ująłby się ten węzeł 2549-54. W takim przypadku istotną rolę powinna odegrać zielona median line, a w dalszej kolejności strefa 2517-23. Na razie trwają próby zanegowania strefy oporu 78-84, co powinno implikować ruch w kierunku kolejnego węzła 2606-2610, a docelowo również tutaj wytyczyłbym opór klasyczny w postaci styczniowego szczytu. A więc pierwszy taki niepokojący sygnał to zanegowanie strefy wsparcia 2549-54. Indeks DAX natomiast zmierza tutaj do strefy 9105-9130, gdzie wypadają projekcje układu X-ABCD. Zależność między AB i CD daje się wyrazić przy pomocy współczynnika 1,272, czyli dość istotna zależność. No ale pokonaliśmy strefę 8890-8920, czyli mamy tak naprawdę próbę zanegowania układu symetrycznego. Niemniej jednak zwróciłbym w tej chwili uwagę właśnie na ten węzeł 9105-9130. Na indeksie S&P w zasadzie też niepotrzebny jest żaden komentarz. Widać dokładnie, kto ma przewagę, kto dyktuje warunki gry i gdzie w tej chwili znajduje się indeks. Pokonał tą strefę, którą wczoraj wprowadziłem, 61-64, no i za chwilę będzie prawdopodobnie test przedziału 1776-1779. W tej chwili za najbliższe wsparcie, wiarygodne wsparcie, to uznałbym węzeł 1745-48. Ta dawna zapora podażowa, jak już widać, funkcjonowała wcześniej i przemieniła się w zaporę popytową. Tutaj również wypadają w tej chwili zniesienia wygenerowane na bazie tych historycznie istotnych punktów zwrotnych. Dziękuję bardzo.